kurczę, bo już nie daje rady, tak jak ta pani. Dotyczyła firmy przestępczej 9 kolek na 1,5 miliona i wystosowałem pismo, że moi firmy miały niejasną transakcję. Szanowni Państwo, jestem niezmiennie rad z faktu, że w takim gronie siedzimy tutaj przy jednym stole. Jest mi też jednak niezmiernie przykro, że musimy tutaj być. Dlaczego? Ano dlatego, że wolałbym, abyśmy spotykali się przy, co tu dużo mówić, weselszych okazjach. Tymczasem okazuje się, że nie pierwszy raz Państwo, a mam tu na myśli organy podatkowe, zmusza nas do podejmowania inicjatyw, które wydawać by się mogło w demokratycznym kraju, są po prostu niepotrzebne. Otóż zebraliśmy się tutaj po to, by walczyć o fundamentalną, i to wyraźnie chciałem podkreślić, nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla wszystkich podatników, zasadę domniemania niewinności. Dziś po 25 latach od transformacji ustrojowej wciąż żyjemy w czasach, w których przedsiębiorcy, podatnicy, a więc ci, którzy budują ten kraj i pozwalają mu funkcjonować, są przez to państwo traktowani jak przestępcy. Dla fiskusa powiem, wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy przestępcami, proszę Państwa. Dlaczego? Przepisy podatkowe w Polsce są ostatnim bastionem zasady domniemania winy. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne tych przepisów, a ich jasność to temat na zupełnie inną opowieść, rozstrzygane są na korzyść fiskusa. To jest, proszę Państwa, nic innego, tylko urzędniczy bat na podatników. Bat, który urzędnicy wraz z ministrem Mateuszem Szczurkiem trzymają mocno i za nic nie chcą dopuścić. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest nasza akcja Wirwij Fiskusowi Bat. Chcemy pozbawić fiskusa możliwości bezkarnego gnębienia podatników. Tak właśnie, proszę Państwa, nie pomyliłem się, gnębienia, bo nie można inaczej nazwać tego, co robią urzędnicy. Osoby siedzące przy tym stole są tego także w niektórych wypadkach dowodem. I nie tylko przy tym stole, ale także i napisane. Dowodem na to, jak łatwo tym urzędniczym batem zniszczyć bardzo często dorobek całego życia, jak łatwo tym batem zniszczyć także i życie. Mamy takie niestety przypadki również w naszym kraju. My się, proszę Państwa, na to nie godzimy. Żądamy jak najszybszego uchwalenia zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych w prawie podatkowym na korzyść podatnika. To nie może być tak, że państwo, które tworzy niezrozumiałe dla obywateli przepisy, całą winę z tego powodu przerzuca na tych, których te przepisy dotyczą. Od grudnia ubiegłego roku w Sejmie leży gotowy projekt takiej zmiany. Projekt, którego autorem jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. To nie jest, proszę Państwa, olbrzymia nowelizacja. To nie są skomplikowane przepisy. To tlen, którego polski podatnik potrzebuje do tego, by żyć i móc funkcjonować. A co z tym projektem robi rząd, który całkiem niedawno, bo w ubiegły wtorek, ustami pani premier potwierdził, że mamy fatalne przepisy podatkowe, że trzeba je jak najszybciej zmienić. Najszybciej to jest najwcześniej z informacji, które do nas docierają, 2-3 lata. A ile przez ten czas może się wydarzyć tragedii, biorąc pod uwagę, że z drugiej strony fiskus stawia wręcz zadania produkcyjne dla swoich urzędników. Macie co najmniej 80% kontroli zakończyć domiarami, karami, czyli zniszczeniem tych ludzi, bo budżetowi, który został źle napisany, tego potrzebne są pieniądze. Budżetowi, który i finansom publicznym, które nie były od wielu, wielu lat reformowane, mimo że o tym mówimy niemalże codziennie. Jeszcze raz podkreślam, to co zaprezentował i przesłał do Sejmu prezydent Komorowski, to nie jest olbrzymia nowelizacja, to nie są skomplikowane przepisy. Należy to jak najszybciej naszym zdaniem rozwiązać. Ministerstwo oczywiście myśli, a jednocześnie mydli nam oczy przebudową całej ordynacji podatkowej. Powołano nawet, proszę Państwa, w tym komisję kodyfikacyjną.
powołano radę, która będzie patrzyła tej komisji kodyfikacyjnej na ręce, że przypadkiem tam czegoś tam specjalnego nie skreślili. Mamy, proszę Państwa, doświadczenia w tym zakresie. Część z Państwa pamięta, że przecież była na przykład powołana komisja kodyfikacyjna, która przygotowała nowy kodeks pracy. Kodeks, który ma być dostosowany do dzisiejszych realiów polskiej gospodarki. I co? Ja chciałbym ufundować nagrodę tym z Państwa, którzy ten kodeks widzieli. On jest gotowy. Wydaliśmy na to pieniądze właśnie, nasze pieniądze podatnika. Tylko on jest skutecznie przez biurokrację, przez lobby biurokratyczne gdzieś ukrywany, żeby przypadkiem nie dać tutaj szansy na jakąkolwiek w tym zakresie dyskusję. Chcemy tego wprowadzenia sprawiedliwego systemu. Chcemy niczego innego, tylko chcemy wyrównania szans w pojedynku podatnik fiskus. Proszę Państwa, projekt prezydencki niestety utknął w podkomisji sejmowej. Teraz szuka się kolejny kruczku, żeby to opóźnić. No na przykład ostatnio na posiedzeniu podkomisji sejmowej czy komisji sejmowej zaproponowano, aby Trybunał Konstytucyjny, który już zwrócił uwagę swoim werdyktem na temat, wypowiedział się na temat istniejących przepisów podatkowych, w tej chwili dał wykładnię swojego werdyktu. Pewne uzasadnienie. Także szuka się tego, szuka się profesorów, którzy mają przygotować określone opinie na rzecz fiskusa. Czytałem taką, nie będę używał tutaj nazwisk, ale czytałem taką opinię, z której wynika, że właściwie to domniemanie niewinności jest, proszę Państwa, nie, kompletnie nikomu niepotrzebne, bo zabezpiecza to polska konstytucja. Słusznie tutaj Czarek powiedział, że cały problem polega na tym, że dla urzędników konstytucja to jest akt rzeczywiście bardzo taki, no, latający przez porze taki, ale to jest z angielska mówię sophisticated. Jeżeli oni nie mają jasnego zapisu w ustawie, przeniesienia do ustawy, to oni nie rozumieją, że konstytucja jest nadrzędnym aktem prawnym w naszym państwie. Nie rozumieją tego. Trzeba im to napisać. A temu profesorowi chciałbym odpowiedzieć na to pytanie tak. Jeżeli tak jest dobrze, jak on twierdzi, to dlaczego tak jest źle? Szczególnie widoczne są tutaj na przykład wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. Tam zdecydowanie wygrywają podatnicy, którzy się nie zgadzają z tymi interpretacjami, które w nich tutaj uderzają. Proszę Państwa, jeśli w ten sposób rząd, Sejm będzie bawił się z tym projektem nowelizacji ordynacji podatkowej przygotowanej przez prezydenta Komorowskiego i nie uchwali go w tej kadencji Sejmu, to ten projekt zostanie wyrzucony do kosza. Bo zgodnie z zasadami, to co nie zostało uchwalone do końca kadencji Sejmu, musi być ewentualnie ponowiony w nowej tutaj kadencji. Tak zresztą dzieje się z wszystkimi nieuchwalnymi tego. Proszę Państwa, w tym miejscu cisną mi się na usta słowa Alexisa de Tocqueville, który, cytuję go dokładnie, nie ma takiego draństwa ani takiego łajdactwa, do jakiego nie posunąłby się najbardziej nawet łagodny rząd, gdy mu zabraknie pieniędzy. Koniec cytatu. A temu rządowi, jak już powiedziałem, w wyniku wielu głupich decyzji, nie boję się tego powiedzieć, głupich decyzji, co do których też również wielokrotnie protestowaliśmy, rzeczywiście decyzji podejmowanych przez jego urzędników tych pieniędzy może brakować. Mamy co pewien czas informację, że na przykład mamy nieściągniętych 50 miliardów należnych podatków. Tak sobie to urzędnicy. Dziwnym trafem również słyszałem, to jest ta sama cyferka 50, czy ta sama suma dotyczy także ZUS-u. Jakoś tak dziwnie ci urzędnicy chodzą na tych samych, powiedzmy sobie, na tej samej częstotliwości. Gdzie zatem ci urzędnicy szukają tych pieniędzy? W kieszeniach podatników. Szanowni Państwo, ja o tym systemie mógłbym mówić jeszcze bardzo długo. Na koniec jeszcze raz podkreślę. My, podatnicy, mamy tego dosyć. Dlatego w ramach akcji Wyrwijmy Fiskusowi VAT nie tylko nagłaśniamy ten problem, zbieramy także podpisy pod petycją do Marszałka Sejmu i do Pani Premier. Jest to petycja z żądaniem wprowadzenia poprawki prezydenckiej na szybką ścieżkę legislacyjną. Chcemy, by te przepisy stały się prawem obowiązującym jeszcze w tej kadencji. Kochani politycy, wiemy, że potraficie co zrobić i nieraz już żeście to udowodnili. Oczywiście, jeśli macie w tym istotny polityczny interes. Wtedy potraficie skutecznie i szybko pracować. Dziś z tego miejsca przypominam wam, za kilka miesięcy to wy będziecie prosić nas. Jeśli dziś nam odmówicie,
możecie liczyć na wzajemność przy urnach wyborczych. Przypominam, że w słowach przysięgi, którą posłowie na samym początku, mówię to jako były poseł, bo pamiętam tą przysięgę do dzisiaj, jest specjalna fraza, która mówi, że będę pracował na rzecz obywateli. I to będzie przejaw tej właśnie pracy. Mówiłem Państwu o tych interpretacjach indywidualnych, akurat znalazłem dane. W 2013 roku było przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 2913 takich spraw. Z tego 1764 zostały wygrane przez podatników. Mniej więcej w tych wszystkich innych tam tego typu statystykach zawsze ponad 50% wygrywają podatnicy, ale dopiero przed sądem. A proszę pamiętać, że pójście do sądu to jest dla wielu podatników bardzo poważny wysiłek, bo to trzeba i przygotować prawników, odpowiednie ekspertyzy i tak dalej, i tak dalej. Także tak to w tej chwili wygląda. Ciągle też nie rozumiemy na przykład. Ostatnio słyszeliście Państwo posiłki w restauracjach 8%, ale jeśli nie daj Panie Boże, się wodę wypije do tego posiłku, to już wtedy całość 15% wyżej, prawda? 23. No bo potrzebne jest tego. Usługi masażu. Usługi masażu na przykład też znaleźliśmy wolne, o ile ma to masaż charakter profilaktyczno-leczniczy. Jak to właśnie ustalić? To urzędnik będzie ustalał, czy masaż ma profilaktyczno-leczniczy charakter. Pewnie trzeba zapisać pewnie na tego. Usługi chirurgiczne na przykład, polepszenie wyglądu 23%, ale co do zasady 8%. Muszą decydować te względy medyczne. Zastanawialiśmy się na przykład na tym, jeśli ktoś ma na przykład werdykt psychiatry, że ma poprawić sobie twarz, dlatego że to pozwoli mu rozwiązać powiedzmy jego problemy chorobowe. Jak ten urzędnik teraz zadecyduje, czy to będzie 8, czy to będzie 23%, prawda, do tego, bo sobie polepsza na przykład tutaj wygląd. Już nie mówiąc o tych wad w przypadku artykułów spożywczych. Wiecie co Państwo, co zrobiliśmy taką analizę i wyszło na to, że fiskus jest zainteresowany tym, żeby polskie społeczeństwo, to jest ten taki zamknięty krąg, prawda, bo wszystko to, co jest niezdrowe, tak się mówi, przez fachowców niezdrowe, to jest opatowane niżej, a to wszystko, co jest zdrowe, opatowane wyżej. Czyli na przykład woda mineralna 23%, ale na przykład chipsy 8%. Pieprz czarny 23%, ale zupka instant 8%. Zielona herbata 23%, ale na przykład krupki kukurydziane 8%. I inny taki rzecz, bo ja tu naprawdę nie rozumiem, mianowicie musztarda 23%, ale ketchup już 8%. To są, proszę Państwa, to jest, ja to z tego, macie Państwo z tego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest 8% na banany, za to 5% jest na jabłka. A wiecie Państwo, dlaczego jest 8% na banany? Bo urzędnicy stwierdzili, że z bananów nie robi się ciasta. To jest autentyczne uzasadnienie. Minister Szczurek też dba o kapitalistów, bo homary są na 8%. Co cię nie wiem. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania do nas? Będziemy z Państwem co pewien czas się chcieli spotkać i pokazywać różnego rodzaju nieprawidłowości, aż do, mamy nadzieję, szczęśliwego skutku. Tu zresztą siedzą na sali i osoby, które są poszkodowane i które próbują dochodzić i nawet niektórzy nawet pojedywali. Siedzą nasi tutaj doradcy podatkowi także, którzy mają, przez ich ręce przechodzi wiele spraw, ponieważ ci biedni ludzie, szczególnie jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, których nie zawsze stać na prawnika i na co jest związane z dużymi kosztami i tak dalej, zwracają się już w tej rozpaczy do nas i do nas te sprawy po prostu trafiają, także mamy tutaj pewien ten. Proszę Państwa, my mamy proszę Państwa rzecz następującą, mianowicie zbieramy do tego nie tylko poparcie dla tej petycji, ale także zbieramy sojuszników. I między innymi tutaj na przy zadnim stole siedzi grupa sojuszników, nie ma jeszcze tylko kolegi Bartnika z rzemiosła, szefa rzemiosła polskiego. Zbieramy i ta formuła tych sojuszników jest otwarta, także też za Państwa pośrednictwem apelujemy, że wszystkie organizacje, wszystkie instytucje, którym leży na sercu dobro
dobro obywatela, dobro podatnika, to żeby ten podatnik nie był traktowany jako przestępca, tylko jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszamy tutaj do wsparcia naszej akcji. Mamy tutaj zresztą okazję dzisiaj, żeby podpisać taki dokument, który łączy jakby nasze siły, żeby doprowadzić tą sprawę do szczęśliwego zakończenia. Także co, podpiszemy to teraz, tak? Na oczach. Proszę, zaczynamy każdy, potem będziemy sobie przekazywali po kolei. Dziękuję serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Pokolenia 2012. Przede wszystkim dziękuję pracodawcom za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Wyrwij fiskusowi BAT to szczytna akcja, pod którą się podpisujemy całym szczerym sercem i chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami, bo Stowarzyszenie Pokolenia 2012 to jest pierwsza linia frontu. Już nie z aparatem skarbowym, powiedziałbym, z patologiami i z bandyctwem skarbowym, bo tak to niestety wygląda. Ja sam osobiście walczę już wiele lat, wiem jak to wygląda od tej najgorszej strony. My chętnie podzielimy się korzystnymi dla przedsiębiorców wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo takimi też dysponujemy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że organy skarbowe mogą przegrać tysięczną sprawę w sądzie administracyjnym, ale dalej robią to samo. To nie jest tak jak przedsiębiorca, że uczy się na własnych błędach i bardzo tego samego błędu nie popełni. Aparat skarbowy popełni ten błąd 1000 razy, 10 000 razy. Właściwie trudno powiedzieć o popełnieniu błędu, bo jest to celowe działanie. Ale do rzeczy. Minister finansów wypowiedział przedsiębiorcom wojnę, ponieważ nie radzi sobie z wyłudzeniami podatku VAT, z grami hazardowymi i zapewnieniem optymalnych wpływów do budżetu. Uszczuplenia sięgające ponad 50 miliardów złotych rocznie zostają bezprawnie pokryte pieniędzmi uczciwych przedsiębiorców. Ale dla fiskusa jesteśmy wszyscy przestępcami. Bez wyjątku. Każdy przedsiębiorca. A schemat działania organów skarbowych jest od wielu, wielu lat taki sam. Zaczęło się od schematu, który był opisany w programie kontroli koordynowanej w 2010 roku i jest co jakiś czas aktualizowany, czy to na odprawach dyrektorów izb skarbowych w Ministerstwie Finansów, czy też tak jak ostatnio mieliśmy okazję poznać aktualizację w oporu na spotkaniu naczelników urzędów skarbowych z dyrektorem Izby Skarbowej w oporu. Rażąco łamane są wszystkie podstawowe zasady systemu podatkowego. Już zapominając o neutralności podatku VAT, ale chodzi tak naprawdę o zaufanie do organów podatkowych, szybkości postępowania i wiele, wiele innych. W tej wojnie, którą wypowiedział minister finansów przedsiębiorcom, nie będzie żadnych wygranych. Straci na tym Skarb Państwa, bo będzie musiał za jakiś czas wypłacić te pieniądze wraz z odsetkami i odszkodowaniami. Stratni już są przedsiębiorcy, bo tysiące firm zbankrutowało przez bezprawne działania organów skarbowych. I stratne jest całe społeczeństwo, proszę Państwa, bo ludzie stracili zaufanie do własnego kraju. Jeżeli popatrzymy na wyniki sondażu, ile ludzi chwyciłoby w razie czego, w razie potrzeby, za broń i broniło się tego kraju, to 30 osób mówi, że tego nie zrobi. Dlaczego? Dzięki skutecznej polityce fiskalnej ministra finansów. Stowarzyszenie Pokolenia 2012 przyjęliśmy taką zasadę, iż udostępniamy wszystkim zainteresowanym nasze wygrane wyroki i naszą pomoc merytoryczną. My już przez to przeszliśmy. Nie warto włamywać drzwi, które są już otwarte. I to się sprawdza w skali już całego kraju. Codziennie kontaktuje się z nami od paru do parunastu przedsiębiorców skrzywdzonych przez organy skarbowe. A metodologia działania organów skarbowych jest cały czas taka sama. My ją bardzo dobrze znamy. My ją mamy rozpracowaną właściwie już od podszewki. I każdy, kto potrzebuje naszej pomocy, zapraszam do zgłaszania się do Stowarzyszenia Pokolenia 2012. Tej pomocy od nas, tą pomoc od nas otrzyma. Na koniec chciałbym szczególne podziękowania przekazać sędziom sądów administracyjnych, bo widać już, iż nie wierzą w te konfabulacje organów skarbowych, iż wszyscy przedsiębiorcy są po to, żeby wyłudzać podatek VAT bądź nie płacić podatku dochodowego. I zaczynają się pojawiać wyroki, które są jakby zgodne z rzeczywistością. Tam, gdzie jest rzeczywisty przebieg transakcji, tam tak było. Nie ma żadnych wymyślań. Sądy orzekają już takie wyroki, iż urzędnicy skarbowi powinni się dwa razy zastanowić nad tym, co robią. Choć oczywiście dla nich zawsze na końcu jest decyzja wymiarowa.
Jeżeli spytacie przedsiębiorców, jak się zwykle kończy kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, to zawsze jest tak samo. Decyzja wymiarowa, bo chodzi o wpływy do budżetu państwa. Trochę przewrotnie, szczególne podziękowania chciałbym złożyć ministrowi finansów. I to zarówno obecnemu, jak i poprzedniemu, bo nikt tak dawno nie zintegrował środowiska przedsiębiorców jak pan minister. Za to szczególnie mu dziękuję, bo w ciągu ostatnich lat poznałem tysiące interesujących, inteligentnych ludzi. Zawiązałem dziesiątki nowych przyjaźni i z ludźmi, których jedynym problemem jest to, że uwierzyli we własne państwo i uczciwie prowadzili biznes. Ja tylko chciałbym przypomnieć ministrowi finansów, że przedsiębiorcy to są inteligentni ludzie. To są ludzie, którzy od parunastu, parudziesięciu lat prowadzą firmę i niejednokrotnie zmierzyli się z takimi sytuacjami, gdzie musieli o przetrwanie tej firmy walczyć. I teraz również są w takiej sytuacji, że muszą walczyć o przetrwanie własnej firmy, teraz z własnym państwem. Ja osobiście podziękuję ministrowi finansów przy urnie wyborczej. Serdecznie dziękuję. Ja chciałem się do państwa zwrócić z pewnym apelem, ponieważ debata o tej akcji już trwa od pewnego czasu w mediach i spotkałem się z określeniem, które uważam za bardzo niebezpieczne. Pojawił się przekaz w mediach, że jeżeli rozstrzygamy wątpliwości na korzyść podatnika, to znaczy, że rozstrzygamy jednocześnie je na niekorzyść społeczeństwa. A jeżeli tak postawimy sprawę, to rzeczywiście mamy poważny problem. Można powiedzieć, że budżet czy rząd reprezentują społeczeństwo, bo myśmy wybrali parlament, parlament wybrał rząd, ale takie postawienie sprawy narusza fundamenty naszego systemu politycznego i gospodarczego. Dlaczego zaczynam z tak wysokiego poziomu? No bo wydaje mi się, że tego typu rozumowanie leży u podstaw całego dalszego związku przyczynowo-skutkowego. Jeżeli uważamy, że możemy jednostkę przycisnąć, tak, w sytuacji wątpliwej, żeby wycisnąć trochę więcej podatków, no to w gruncie rzeczy działamy na rzecz społeczeństwa, bo będą większe wpływy budżetowe. No tak, ale tak jak już zostało powiedziane, kompletnie rujnujemy zaufanie i jako pokrzywdzony podatnik zwrócę się przeciwko własnemu państwu, czyli podważamy zaufanie do instytucji państwa. Wprowadzamy wrogość. Jeżeli mamy zacząć budować zaufanie, o czym analizy profesora Czaplińskiego i innych socjologów, którzy zajmują się naszym społeczeństwem, potraktujemy poważnie. Poziom zaufania w Polsce jest bardzo niski, ale zwróćcie państwo uwagę, że we wszystkich zaleceniach jest powiedziane wyraźnie. Budowę zaufania w relacji dwóch stron musi zacząć zawsze strona silniejsza. Słabszy ma prawo się obawiać, jest bardziej zagrożony, jest bardziej niepewny siebie. W związku z tym ja przyznaję, że w relacji między nami, pracodawcami, a na przykład pracownikami, tą stroną inicjującą powinien być pracodawca, bo on jest silniejszy. W przypadku relacji obywatel-państwo, oczywiście państwo, a ściśle mówiąc instytucja publiczna, jest stroną silniejszą. W związku z tym dla mnie nie ulega wątpliwości, że tą zasadę powinniśmy wprowadzić przy wszystkich tych zastrzeżeniach, że ona nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, że w zasadzie to ona już jest zapisana w konstytucji, ale w konstytucji zapisane są również inne rzeczy, na przykład o tym, że nie można kogoś przetrzymywać w areszcie, a przecież mamy przypadki, że ludzie przez miesiące byli przetrzymywani w areszcie, a potem byli uznawani za niewinnych. Więc albo przyjmujemy zasadę, że jak długo ktoś komuś nie udowodnimy winy, to jest niewinny, albo ją po prostu łamiemy. A niestety prokuratura podchodzi do tego, ułatwiając sobie życie, można powiedzieć, na skrót.
Na koniec tego rodzaju uwaga, którą nasi eksperci, analizując zapisy zaproponowane w ustawie prezydenta, zaproponowali, znaczy na co zwracają uwagę. Ta zasada tłumaczenia treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika, bo to nie on jest odpowiedzialny za sformułowanie tych przepisów, ani państwo, powinna być potraktowana nawet szerzej, niż jest zapisane w projekcie, bo w projekcie jest zapisane, że dotyczy to treści przepisów prawa podatkowego. Mamy pewne ogólne przepisy, a my jako organizacja Konfederacja Lewiatan zwracamy jeszcze uwagę, że istnieje coś takiego jak opis stanu faktycznego. I na szczęście mamy już orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2011 roku, który potwierdza zasadność tego postulatu poszerzenia analizy przepisów prawa podatkowego dodatkowo o rozstrzyganie na korzyść podatnika również opisu stanu faktycznego. I tylko zacytuję jedno zdanie z tego orzeczenia. Zakaz stosowania interpretacji in dubio pro fisco, to znaczy, że Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie zauważył, że tak postępują organy skarbowe, czyli interpretują na korzyść fiskusa. Tak. Ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do wątpliwości w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawa, ale także do wątpliwości w zakresie stanu faktycznego. Bo musimy zdawać sobie sprawę, że z jednej strony to są te przepisy, które jako ogólne regulacje opisujemy, ale z drugiej strony potem rozstrzygający musi wejść w stan faktyczny. No i to jest problem, z którym musimy sobie poradzić, to znaczy oprócz wprowadzenia tego przepisu, tej regulacji, o której mówimy, musimy zdecydowanie zwiększyć szkolenie urzędników skarbowych, żeby podnieść kulturę podatkową w tych urzędach. Najogólniej przyjąłbym taką zasadę, że czym prawo jest bardziej niechlujne, czyli mniej starannie napisane i czym częściej następują zmiany prawa, nie dając czasu na ukształtowanie się orzecznictwa na drodze sądowej, tym więcej musimy szkolić pracowników urzędów skarbowych. Zadaję jakaś rzecz, jak Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że samo zajęcie się, pomijając nawet sprawę, o której tutaj mówimy, ale samo zajęcie się przez prezydenta systemem podatkowym, polskim systemie politycznym, jest rzeczą absolutnie bezprecedensową. To pokazuje, do jakiego momentu doszliśmy. Prezydent takimi sprawami w Polsce się nie zajmuje. To, że się tym zajął, to pokazuje powagę sytuacji. Według Banku Światowego polski system podatkowy jest na 113 miejscu pod względem wrogości wobec obywatela i przedsiębiorcy. Podobne oceny wystawia nam Heritage Foundation, OECD, i to naprawdę nie jest tak, że jacyś analitycy w Nowym Jorku czy gdzieś w Waszyngtonie się sprzysięgli przeciwko ministrowi Szczurkowi. Mamy naprawdę fatalny system podatkowy. Ja nowelę prezydencką odbieram jako początek jego naprawy. Że ona zaczęłaby wymuszać na rządzących, na Ministerstwie Finansów budowanie tego typu przepisów, żeby one były jednoznaczne, żeby nie można było je interpretować, natomiast Ministerstwo Finansów, i to trzeba powiedzieć wprost i otwarcie, rozpętało histerię przeciwko tej noweli. I to histerię w pewien sposób podstępną. Bo na początku lutego wysmażyło stanowisko Ministerstwa Finansów i przesłało je do rządu jako projekt stosunku rządu do noweli prezydenckiej, a 17 lutego na komisji sejmowej, na której była omawiana nowela prezydencka, pan minister Cichoń nie raczył w ogóle o tym wspomnieć.
miesiąc później na kolejnej podkomisji dalej jakby zachwalał prezydencki projekt, nie mówiąc nic o tym, że wystawił mu jednoznacznie negatywną opinię. Też zaczęto zbierać od różnego rodzaju profesorów, o czym pan prezydent się tutaj wspomniał, negatywne opinie i to jeszcze takie też w dodatku, że to jest w konstytucji. I też minister Szczurek wszędzie opowiada, że oni w zasadzie są za nowelą prezydencką, tylko że oni ją w szerszym ujmą. No to jeżeli oni są za nowelą, to niech ją uchwalą. To co to szkodzi? Nie ma żadnych przeszkód, żeby ją uchwalić, potem się dołożą te swoje przepisy. Mi się wydaje, że Ministerstwo Finansów chce sobie zachować takie, nie waham się użyć tego słowa, takie goebbelsowskie prawo, żeby określać, kto jest Żydem. To znaczy, w którymś momencie urzędnik skarbowy chce mieć prawo, żeby powiedzieć, ten jest przestępcą, a ten nie jest, tak? I z tego powodu, i to jest ta główna motywacja do zwalczania tej noweli prezydenckiej, podobnie jak zawsze i wszędzie się zdarzało, że Ministerstwo Finansów zwalcza prosty system podatkowy, bo on im nie daje jakby pełnej władzy nad przedsiębiorcą. Jeżeli system podatkowy czy dany przepis można interpretować na wiele innych różnych sposobów, no to urzędnik sobie zinterpretuje tak, jak będzie chciał. Ich to boli, na przykład kwestia podatku rolnego, tak? Jedyny rozsądny podatek, jaki jest w Polsce, ponieważ i też go Ministerstwo Finansów zwalcza, ponieważ jego nie można interpretować. No jak go zinterpretować? No ma około 5 hektarów, stawka za hektar jest taka, 5 hektarów razy stawka, koniec dyskusji, tak? Nie jest znany przypadek, żeby jakikolwiek chłop schował hektar do lasu jeden, albo wywiózł na Cypr na przykład. I to im się nie podoba, tak? Bo nie ma tu żadnej dyskusji. Urzędnik sobie nie podyskutuje z rolnikiem na temat wysokości tego podatku, tak? Natomiast na temat podatku VAT można z nami dyskutować od rana do wieczora. I teraz sytuacja, jaką mamy sytuację? Sam byłem na konferencji, na której wiceminister odpowiedzialna za VAT powiedziała, że straty z tytułu podatku VAT mogą sięgać nawet 2% PKB. To jest tyle, co wydajemy na armię, tak? Pytam się, gdzie są ci przestępcy połapani? Znaczy, Ministerstwo Finansów nie jest w stanie żadnego przestępcy złapać, bo te spółki oszukańcze w tych karuzelach VAT działają po 2-3 miesiące i potem znikają. I jedyne, co mogą znaleźć, to jest pijaczka pod płotem zażyganego, który jest prezesem jakiejś wielkiej spółki, która wyłudziła miliony VAT-u i w ogóle nie chcą mu nic robić. Gdzie oni idą? Idą do firm takich jak pana Kujawy na przykład, która jest od 20 lat działa, bo on nigdzie nie ucieknie, bo on się nigdzie nie chowa. I proszę bardzo, i tego typu przedsiębiorców, niech proszę bardzo, niech minister Szczurek pokaże mi tych przestępców karuzelowych VAT. Gdzie oni ich mają? I jeszcze do tego Ministerstwo Finansów urządza sobie żenującą szopkę w postaci loterii paragonowej, żeby schwytać kioskarkę albo schwytać kwiaciarkę, która orżnęła Rzeczpospolitą na 3,50. No, po prostu jest to działalność o charakterze kabaretowym, naprawdę. Giną miliony złotych, których Ministerstwo Finansów kompletnie sobie nie radzi z powodów między innymi przepisów takich jak są, i temu się przeciwstawia i przychodzi taki przedsiębiorców, których wiadomo, że znajdzie. Także my naprawdę nie odpuścimy, będziemy walczyć o tą nowelę, bo w naszym przekonaniu, oczywiście tak jak tutaj mówili, ona wszystkiego nie załatwia, ale jest to początek naprawy chorego systemu podatkowego i miejmy nadzieję, bo ja w Ministerstwie Finansów absolutnie nie wierzę, że oni odpuszczą, ale miejmy nadzieję, że pani premier i Platforma, jeżeli nie chce przegrać naprawdę tych wyborów, się pochyli trochę nad tym problemem, bo przedsiębiorców w Polsce jest 1 200 000, przynajmniej według tych danych ZUS-owskich, z rodzinami to jest 4 miliony i naprawdę wielu z nich traci cierpliwość i nie chce być dalej zwierzyną łowną dla pana Kapicy. Dziękuję.